młoty chłopak, siostrzenica i fakat wkracza do akcji. Tak przyciśnie ciotkę do muru. Streszczenie Odyssey 241. Ta dziewczyna z pewnością jeszcze sporo w serialu Złoty Chłopak namiesza. Serpila to siostrzenica i fakat, która pojawi się na moment w 241. odcinku Złotego Chłopaka. Dziewczyna zacznie szantażować ciotkę nagraniami z dnia, w którym zginęła jej matka. Czego chce od Ifakat Seprajla? Oto cała prawda, Złoty Chłopak. Serpila szantażuje Ifakat nagraniami z miejsca zbrodni. Serpila to nowa bohaterka serialu Złoty Chłopak, w którą wciela się Turkus Udemirel. Dziewczyna pojawi się na moment pod koniec drugiego sezonu i zacznie szantażować swoją ciotkę, Ifakat nagraniami z miejsca śmierci jej matki, Wróżki. Siostrzenica Ifakat zażąda jednego, dziewczyna chce zamieszkać razem z ciotką w rezydencji Korhanów. Czego chcesz? Wycedzi przez zęby Ifakat, kiedy zobaczy, że Serpila posiada nagranie, które potwierdza, że to właśnie ona zabiła swoją siostrę. To bardzo proste, zabierzesz mnie teraz do tego pięknego domu, w którym mieszkasz. Od teraz i ja będę mieszkać w tej rezydencji, powie Serpila, nikt chyba nie ma wątpliwości, że ta konfrontacja z 241. Odcinka zwiastuje nowe konflikty i intrygi, które Serpila wprowadzi do fabuły w trzecim sezonie Złotego Chłopaka. Złoty Chłopak 241. Przeczytaj streszczenie odcinka, Serpil, krewna Ifakat, pojawia się w biurze firmy. Chce zamieszkać w rezydencji Korhanów. Tarik wręcza Siran bilet na samolot. Zia obiecuje Feritowi, że osiągnie więcej niż jego dziadek. Kaja odzyskuje wolność dzięki staraniom swojej szwagierki. Tymczasem Tahir terroryzuje Esme. Kiedy oglądać 241 odcinek serialu Złoty Chłopak? Premiera 241 odcinka serialu Złoty Chłopak w poniedziałek, 2 września, o godz. 14 w TVP1. Przypominamy, że serial można też oglądać w serwisie VOD TVP.